Marcin, gratulujemy efektownej wygranej. Chyba możesz być zadowolony ze swojego dzisiejszego występu. No myślę, że tak. To jest, wyszło wszystko. No nie było też łatwo, to, ale no, co mam wiele mówić. Wyszło ok, bardzo się cieszę. No, to trwało do siódmej rundy, skończyło się szybciej, tym bardziej jestem zadowolony. Chociaż Alberta bardzo lubię, no nie lubię takich zakończeń, ale to jest boks, obydwoje wiemy o co chodzi. Tak naprawdę Albert dzisiaj pokazał wielkie serce do walki, pokazał odporność na ciosy. Sporo tych lewych prostych wchodziło i stał i dzielnie walczył. No, bardzo się dziwiłem, to jest naprawdę wojownik i naprawdę potrafi dużo mocnych ciosów ustać i walczyć do końca jak naprawdę dzielny chłop. Spodziewałeś się, że uda ci się skończyć walkę przed czasem? Znaczy miałem gdzieś to w głowie, ale naprawdę się na to nie nastawiałem. Jak mi się udało, to się z tego cieszę i nadarzyła się okazja, to ją wykorzystałem i tylko tyle, ale nie nastawiałem się na walkę przed czasem. W piątej rundzie ładnie trafiłeś lewym sierpowym. Tak naprawdę, gdybyś miał troszeczkę więcej szczęścia i troszeczkę może więcej czasu, najprawdopodobniej byś ten pojedynek już w piątej rundzie zakończył. No nie wiem, to mówię, to jest walka ciężka, później... Taki doświadczony zawodnik, on wie jak się zachować w takich momentach. To nie można po prostu podejść i uderzać sobie jak w mięso armatnie. To nie jest tak po prostu. Atakując też człowiek się naraża na kontrę i to nie jest tak, że lepiej chwilę poczekać i zrobić to tak naprawdę bez żadnego ryzyka. Siódma runda. Najpierw prawy prosty, Albert liczony, sędzia zezwala na kontynuowanie pojedynku, później taki prawy podbródkowy i sędzia już nie zezwala na kontynuowanie tej walki. Według ciebie sędzia dobrze, że zatrzymał ten pojedynek? Uważam, że tak. Uważam, że tak. No wiadomo, sędzia widzi, tak? To tym bardziej ten sędzia jest bardzo, bardzo uważny, zwraca uwagi na faule. W tył głowy zwrócił uwagę. Raz się zdziwiłem, bo generalnie sędziowie tego nie zwracają. Raz mnie Albert, no nie wiem, czy to specjalnie, pewnie nie specjalnie, uderzył, zaraz zwrócił uwagę. Także ja lubię taką czyste prowadzenie walki i takie sędziowanie. To jest dla mnie nie bardzo odpowiada. Tym bardziej, że ja sam nie jestem faularzem. Według ciebie Sosnowski powinien zakończyć karierę? Ja nie jestem od tego, że mówić mu, czy on powinien zakończyć karierę. To, co tam gdzieś mówią i tak dalej, to mogą sobie mówić. On sam wie, kiedy będzie wiedział, kiedy skończyć i to zostawmy jemu. Niech on podejmie decyzję, a nie jak w Polsce, jak to przystało na Polaków, to... wypowiadają się, wiedzą lepiej niż sami piłkarze. Co Fiodor Łapin mówił między rundami? Powtarzał niektóre błędy. Mówił o tym, żeby nie wchodzić w budy, zaś nie bić tam się uważać tego lewego sierpa, wyciągać go na nogach i po prostu trzymać walkę w środku, tak? I żeby po prostu kierować tą walką i rządzić na środku ringu, a nie wdawać się w pół dystans, tak? Wiadomo, że Albert jest też silny. Jakie najbliższe plany? No nie wiem, zobaczymy co tam promotorzy myślą. Mówię, ostatnio miałem napięty grafik, no myślę, że chyba da to odpocząć, chociaż nie wiem jak to będzie. Dziękuję za rozmowę, jeszcze raz ci gratuluję efektownej wygranej i powodzenia. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.